po prostu ten głos się rozchodzi i w jaki sposób dociera do słuchacza. Głos. Niestety musimy stwierdzić, że większość klas i większość sal na różnym poziomie edukacji, i to nie tylko w Polsce, ale również za granicą, tak miałem okazję spotykać się z młodzieżą, czy to w Europie Zachodniej, czy w Kanadzie, czy w Stanach Zjednoczonych. Otóż większość tych sal jest antyakustyczna. Co to znaczy? To znaczy, że głos mówiącego odbija się od ścian i powoduje taką głęboką studnię, w której głos jako artykułowany, czyli nasze słowa, stają się niewyraźne. Dla ucznia jest to problem, żeby zrozumieć, co nauczyciel do niego mówi. Nie dlatego, że temat jest trudny, tylko dlatego, że nauczyciel mówi w przestrzeni antyakustycznej. Z kolei dla samego nauczyciela jest to również problem, ponieważ musi przez wiele godzin mówić w tych przestrzeniach nieakustycznych, co dla ludzkiego głosu jest wielkim wysiłkiem, a w konsekwencji prowadzi również do chorób zawodowych, ponieważ ten głos jest nadwyrężany. A więc w ramach reformy proponowałbym, żeby przeprowadzić badania na akustyczność klas i sal i różnych pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dla dzieci, młodzieży i studentów. Druga sprawa, bardzo ważna. Uczeń spędza w klasie 5, 6, 7 godzin. W jaki sposób? Najczęściej siedzi. Otóż tu musimy znowu zastanowić się, czy te krzesła, na jakich siedzi, czy ławki, na jakich siedzi uczeń, czy one są ergonomiczne, to znaczy, czy one są tak wyprofilowane, żeby uczeń siedział prawidłowo, wyprostowany, a nie pokrzywiony i pogarbiony. Jest to przecież okres, kiedy młody człowiek ciągle się rozwija, więc jeżeli 6 godzin będzie siedział przygarbiony, no to może mieć fatalne skutki w ogóle dla jego postawy i dla jego zdrowia. Dotyczy to również stołu czy biurka, przy którym siedzi uczeń. Nie tylko w szkole, ale również w domu. Przypomnijmy sobie, starsze osoby to pamiętają, albo można zobaczyć na ilustracjach dawnych, nawet średniowiecznych, że blat biurka był pochylony. Po co? Właśnie po to, żeby uczeń się nie garbił. Natomiast jeżeli blaty są płaskie, to chcąc, nie chcąc, uczeń musi się garbić. I znowu mamy ten efekt, że sami przyczyniamy się do tego, sami jako osoby dorosłe, odpowiedzialne w postaci ministra, dyrektora szkół, czy kierownika, czy nauczyciela, przyczyniamy się do tego, że dzieci mają złą sylwetkę. A więc źle słyszą to, co mówi do nich nauczyciel, i źle siedzą z uwagi na zły profil krzesła i zły profil biurka albo stołu. I dlatego też wydaje się, że ponieważ to dotyczy wszystkich uczniów, dzieci i młodzieży, całej Polski, bo wszystkie muszą iść do szkoły, że ta sprawa powinna być w jak największym stopniu przedmiotem szczególnej uwagi Ministerstwa Edukacji Narodowej, bo edukacja obejmuje rozwój nie tylko intelektualno-psychiczny, ale również fizyczny, a nasze dzieci muszą być zdrowe, wyprostowane i piękne. Szczęść Boże. Był to felieton z cyklu Myśląc Ojczyzna, który przygotował i wygłosił pan profesor doktor habilitowany Piotr Jaroszyński. Oni mają predylekcję do takiego dziadowania na gitarach czerwonych. To przecież to były normalnie komunistyczne czasy, nic dziwnego, że ludzie mówią, że oni, moherowi, wracają do komunizmu.